Hej kochani, witajcie, z tej strony Adrianna i dziś mam na kanale specjalnego gościa. Agę Grzelak, dzień dobry. Witamy Agę w tym odcinku i słuchajcie, dzisiaj będziemy otwierały świątecznego Mystery Boxa. Tak się zaczęłam, bo chciałam przeczytać Christmas, ale świątecznego Mystery Boxa z jakimiś różnymi słodyczami z całego świata, świątecznymi. A to jest z całego świata? Podobno z całego świata, choć ja podejrzewam, wow, że dadzą tylko z Ameryki, bo tak jest zazwyczaj. Ja bym powiedziała, że dadzą z Ameryki i z Azji. No, może z Azji byłyby jakiś fajne. Jakiś KitKat z Japonii, jakiś ciekawy smak albo coś, no. Dokładnie, no. To by było super. Ja jestem w ogóle zajarana, że będziemy otwierać jedzenie i jeść, bo ja też. To jest najlepsze. Zawsze jak do ciebie jadę, to jestem głodna, bo nie zdążam nic zjeść, więc super. Ja też nie dam śniadania, więc po prostu to będzie moje śniadanie. Tak, mam jeszcze kawkę, więc naprawdę jest bardzo fajnie. Słuchajcie, ja tego boksa kupiłam za 100 ze sklepu Lummo, więc mam nadzieję, w ogóle tak z Agą się martwimy, czy tam będzie wystarczająco dużo rzeczy, czy tam może dadzą 2 batoniki i okaże się, że ten test będzie trwał 2 minuty, ale oby nie. Będziemy bardzo długo rozpakowywać to, bo o jaki ładny. Będziemy tak analizować, jakie bukiety kwiatowe w tej czekoladzie, jak to się wszystko rozpływa. Dobra, więc mam nadzieję, że tam coś będzie, tak więc kciuki w górę. Wpadajcie do Agi na film do niej i co? Ruszamy? Ruszamy, no słuchaj. Zaczynamy. Dobra, otwieramy. To co, rozrywamy czy ładnie zdejmujemy? Rozrywamy! Rozrywamy, dobra. Jak ładnie rozrywałaś, tak no. Czy tylko z jednego boku? Nieźle. Wow, jak to jest... O! Dobra, słuchajcie. Jest! Trochę jest! Uff! Dobra, to co my tu mamy? Dużo tego jest, okej, okay, jest więcej niż bym się spodziewała. Tak! Jest dużo więcej, jak mówię, za 100. Całkiem się opłaca, nawet może jako prezent. Zobaczcie, to jest coś takiego. Jeszcze nie mam pojęcia, co to jest. Nerds Holiday Robe. Owocowa żelka otoczona w kolorowych cukierkach. Może być smaczne. Napisali sweet and crunchy outside i soft and chewy inside. Najlepiej. Druga rzecz, czekolada Aero. Pomarańczowa. Jak się czujesz w smakach pomarańczowych? Wiesz co, ja lubię Aero, ale smaki pomarańczowe w słodyczach nie podchodzą. Dokładnie. Tak samo masz? Tak. Oh, wow. Szczególnie w czekoladzie. Ja bym wolała, gdyby tam była po prostu śmietankowa. No ale to by wtedy nie było świąteczne. Tak, co prawda. Dobra. Mamy Maltesers. Tak to się czy... Ja nigdy nie wiem. Ja mówię Maltersy. Maltersy jakieś takie śmieszne kształty mają. To są chyba reniferki. Oj, rzeczywiście. Ja myślałam, tak, że to wiewiórki. Tak dziwny jest ten kształt. To no, nie wygląda do końca jak ten. Ale uwielbiam te Maltersy. I tak, tylko te takie, to są takie małe kuleczki, no, a tu będą chyba większe. Ej, super. Więc super, więcej słodyczy. Jakaś pałka, próbujemy. To jest chyba druga taka sama. A tutaj sama. Druga taka sama. Mamy Reese's! Oh, uwielbiam! No. O Jezu, się nie mogę doczekać. To zrobimy to jako pierwsze. Dla dobrze. Ciebie. Tak! Tutaj ale coś super. Takiego, o czym nie mam pojęcia. Nie wiem, co to jest. Whoopers. The Original Melted Milk Balls. Milk Balls. Mój angielski is perfect. Wow. Perfect. I love your English. Thank you. To będą znowu jakieś kulki w czekoladzie. Spoko, dużo czekolady. Okay. Ej, zobaczcie, jak słabo. Dostaliśmy to samo z tego Mletertersa? Nie! To samo. Tylko, że w innym opakowaniu. Okej, okay, to jest akurat żenada. To jest żenada. Mogliby dać jakieś chipsy. No, ale nie słonego. Wiem. Nie wiem, jedna czy są rzecz. Chipsy świąteczne. Na pewno. Tak, powinny są. Być. Ja w zeszłym roku miałam chipsy o smaku choinki. Serio. Co ty gadasz? Tak. I dobre były? I mamy coś takiego też do gotowania. Hot Choco Mix. O, to będziemy musiały to zrobić. Kakałko z pionkami. To zrobimy to później. U, jeszcze jedna rzecz. I KitKat! Tradycyjnie! KitKat będzie, tak, wow. Aga mówiła, że pewnie na pewno. Aga mówiła, że na pewno będzie jakiś KitKat i jest KitKat Lemon Crisp. Nie wiem, jak to jest świąteczne. Właśnie mało mi się to... Ale no, przecież KitKaty mają takie super mega świąteczne, znaczy w sensie w ogóle super takie tematyczne, tak, smaki. A tutaj lemon? Na pewno by była jakaś szarlotka czy coś, bo ja testowałam kiedyś mnóstwo tych KitKatów. Lemon to bardziej lato, lemoniada. No to co, chciałaś na początku zacząć od Reese's, więc otwieramy i będziemy oceniać w skali szkolnej od 1 do 6. Super. A także ocenimy, czy w ogóle warto kupić taki box. To są małe drzewka. Dobra, małe choineczki. Jezus, zobaczcie.
To jest przesłodkie. Cute. No. I się czekolada rozpuszcza od razu. Tak, i ile tego masła orzechowego tam jest, już czuję. O, jakie miękkie. O, jakie dobre. Oj, ale mi się rozpuszcza w palcach. Jest dobre. Jest super, wow. Słuchajcie, bo mam mnóstwo tego masła orzechowego. Mm-hmm. Więcej niż w tym klasycznym. Mm-hmm. To jest tak dobre. To jest takie Reese's, ale tak na wypasie. W ogóle rozkmina, że ktoś stwierdził, że weźmie masło orzechowe i zaleje to czekoladą. Genialne. To jest pomysł na $1 000 000. Pyszne. Dla mnie to jest 5. Aha. A dla ciebie? 5 na 6. Ale nie, bo jest skala szkolna. A! To dla ciebie 6? 6. Dla mnie 5. Chociaż mógł być crunch w tym. Bo po kilku gryzach już jest tak... Taka żujka, nie? Ja daję 5, bo jest przepyszne, ale masło orzechowe to nie jest coś, co lubię najbardziej. A, dobra, nie, to ja daję 6, bo uwielbiam smak i też super, że jest choinka, więc zrobili coś takiego świątecznego. Jasne. Dobra, lecimy dalej. Wow. Tu było tyle czekolady, więc weźmy sobie może coś takiego bardziej owocowego, bo to było naprawdę tak mega mocno czekoladowe. O, wow, jakie to jest śliczne, w ogóle zobaczcie. Jak ty pasujesz w ogóle do tego. Dzięki. Ty też, też jesteś taka świąteczna. Dobra, masz połówkę. Dałam ci taką trochę mniejszą, ale nie obraź się, to tak nie, wyszło. Nie, absolutnie. Napisali tear and share, więc właśnie to jest do pania. Super. Smacznego. Smacznego. Pachnie pięknie owocowo. Wow. To nie jest coś na moją szczękę. O, twardek, no. Twardek, cholera. Kwaśne. Co by było super, jak jesteś dzieckiem. Jak jesteś dorosłym, to jest koszmar. To wchodzi w moje wszystkie dziury w zębach i je podrażnia. I w moją szczękę zniszczoną bruksizmem. Ja czuję tylko te groszki, nie czuję w ogóle tej żujki. Właśnie dlatego teraz te groszki tutaj próbuję zdjąć, bo one są dla mnie za słodkie też, bo to jest tak jakbyście jedli kryształki cukru. Jedzenie tego jest męczące. Spoko jest, że po jednym gryzie już jesteś tak zasłodzona, że już nie chcesz więcej. No, ja bym temu dała... Jest ładne, więc dałam temu 2. Masz rację, 2. Bo bym tego nie zjadła drugi raz. Nie. Ale wygląda ładnie. Nigdy bym tego drugi raz nie kupiła. No. Nigdy. Chyba, że chciałabym kupić coś, co zjem jednego gryza i już zasłodziłam się. Mhm. Ja, bo to jest po prostu jak kryształki cukru. Mhm. Koszmar. Wow. Dobra, muszę to przepić gorzką kawą. A, to sprytnie zrobiłaś właśnie gorzka kawa. O. Spróbujmy może teraz to. Podejrzewam, że będzie dużo lepsze. Masz, proszę, jedno. I one są... Zaraz sobie porównamy? Właśnie już chciałam powiedzieć, ale to jest większe. To jest większe, no ale to będzie pewnie ten sam smak. No, ale chciałabym to porównać rzeczywiście. O, ale urocze. Łatwe opakowanie. Ta czekolada z tego, pamiętam, że jest taka bardzo dobra, mleczna, wysokiej jakości, więc czekam, żeby zjeść coś właśnie takiego bardziej smacznego niż to. Ale ładne, cute reniferki. Cute, smacznego. Smacznego. O Boże, jak już czekolada poszła. Trochę za dużo nawet. No. Trochę jak... Tak głównie czekolada. Nie czuć tego chrupka. No właśnie w rogach tak jakby w ogóle nie było. Mm-hmm. Może dalej jest? Bardzo mleczna jest ta czekolada. Aż do absurdu mleczna. Taka aż, że za bardzo mleczna. A powiem ci, że się trochę zawiodłam. No, tak krową daje. Ale rozumiem, o co chodzi, no. Tak wali stajnią. Mm-hmm. Ja myślałam, że to będzie taki chrupek oblany czekoladą, tak jak w tych oryginalnych. A tutaj macie czekoladę, czekoladę, czekoladę i takie mini chrupiące kuleczki. To nie jest jak gdyby jedna chrupiąca kulka. To bardziej smakuje jak po prostu mleczna czekolada. A sprawdźmy, czy to w tej większej wersji to będzie też to samo i może więcej będzie tego chrupka. Nie wiem, tutaj jest ten reniferek. On jest akurat bardzo cute. Cute, on ma taki wystający duży brzuszek. No nie. Ma takie duże brzuszki. Och. O, tu jest więcej tego chrupka. Czy to jest możliwe, że to będzie smakowało inaczej? Myślę, że będzie smakowało tak samo, ale może być więcej wyczu... Tam jest jeszcze toffee. Tak? To. Tam jest jeszcze jakiś karmel, czy coś, co jest co innego? Nie, tutaj też jest, tylko... Tu jest tak mało. To jest lepsze. To jest tak mega, mega lepsze niż to. A to jest to samo, tylko mniejsze. Ale tutaj tego macie mnóstwo. No. Zobaczcie. Wow. To wtedy smakuje świetnie. To ma sens. Stałe w kole. Już za długo ze sobą nagrywamy. No. Wow. To mi mega smakuje. No, w każdym razie ten rzeczywiście jest lepszy, bo ma więcej tego nadzienia, ale chrupki są tak samo. Też są takie małe kuleczki po prostu na dole, a na górze jest właśnie ten nadzienia. Ale nie ma tak dużo tej czekolady. Ta czekolada naprawdę już tak waliła krową, mówię wam. Mały reniferek wydaje mi się, że takie 3. Bo czekolada, więc fajnie, ale się spodziewałam więcej. A jeżeli chodzi o dużego, to wydaje mi się, że dałabym 5, bo ten brzuszek był tak cudownie napchany tym nadzieniem. Super. Ja powiem tak samo, tutaj 5, a tutaj 2. Okropne. Aga poszła sobie zrobić kawę, bo to wszystko jest tak słodkie. Ja już się zabezpieczyłam i kawę zrobiłam sobie wcześniej. Jest słodko. To co teraz testujemy po pałce, żeby coś takiego bardziej może owocowego. Nie, pałka też nie jest owocowa. Ona chyba jest taka super słodka. Ona będzie taka super cukrowa.
cukrowa. Ale przetestujmy. To bardziej pasuje na choinkę, żeby sobie to powiesić, ale tego nie jeść. Tak, nie? Zdecydowanie. Moja nawet trochę jest owocowa. Smakuje dużo lepiej niż te takie polskie pałki, które są po prostu słodkie. O! No. Moja też. Owocowa. Jakby malinowa może? Moja jest tak samo malinowa. To smakuje, słuchajcie, jak mamba. Dla mnie to smakuje jak mamba. I przy tych wszystkich słodyczach, które jadłyśmy, ja się teraz czuję, jakbym jadła świeże owoce, maliny. No wreszcie coś takiego, wiesz, owocowego. Powiem ci, że nie jadłabym tego, ale jest zdecydowanie lepszy niż myślałam, że będzie. Tak, to jest świetny opis. Spodziewasz się bardzo mało, a dostajesz dużo więcej. Więc dla mnie to jest 4, ale w życiu bym po to nie przyszła. W sensie, jak na pałkę to jest 4. O, ja bym dała 2 ogólnie. Ło. Bo jest ładna, ale jakby nie jadłam tego, więc jeżeli już mam w głowie, żebym nie jadła, to... To co teraz byś chciała przetestować? Może tego KitKata? No, bo to jest takie owocowe. No, coś takiego owocowego, no nie? Tak nas teraz chciałam... Zobacz! Ej! O, jaki super. Ładny! Oj, pachnie cytrynką! Ojej, jak taka tarta cytrynowa! No, tak. A jaki to smak cytrynowy, co? Lemon crisp, czyli masz taki... Większy kawałek dostałaś. Dziękuję. Jest. W środku ma... To samo nadzieję, co KitKat. Wydaje mi się, że po prostu ta polewa ma posmak cytrynowy. Jest całkiem dobra. Mi się kojarzy z jakimiś takimi starymi słodyczami. Mówisz? Taki, no bo taki cytrynowy. Kto robi cytrynowe słodycze? Nie wiem, wiecie co ja ostatnio zrobiłam? Kupiłam sobie wafelki, ja lubię wafelki z waniliowym kremem. A wzięłam cytrynowe najgorzej! O nie! Najgorzej! Wiesz jakie to było rozczarowanie? Wzięłam sobie, naszykowałam sobie herbatę, kilka wafelków, siadam przed kompem, żeby montować, a się okazało, że cytrynowe! To jest zawsze takie rozczarowanie. Zawsze masz rozczarowanie przy cytrynowych. To mi tak smakuje trochę. Jak te wafelki cytrynowe po prostu. Dlatego mam takie, że fajnie, ale jednak nie. Tak, jest spoko, bo jest takie całkiem świeże, ale właśnie smakuje jak jakaś tarta cytrynowa, ale taka niedobra, trochę stara. No. I jak po prostu takie zwykłe wafelki cytrynowe. Tak. Rozczarowania. No, ja bym powiedziała, że dla mnie to jest taka 2. No nie. No, bo bym po to nie sięgnęła drugi raz. Nie jest złe. 1 to jest po prostu nie mogę, wypluwam. Ale 2 to zjadłam, ale no, nie chcę więcej. Tak. No, maksymalnie 3, jak ktoś lubi cytrynę. No, po prostu mi to się kojarzy właśnie z takim starym słodyczem, co to nie do końca go chce jeść. Właśnie takie zawiedzenie, tak jak mówisz, kupiłaś te wafelki, a to jednak cytrynowa. Tak, albo babcia ci kupiła wafelki i mówi, Wnusiu, wiem, że lubisz waniliowe. I ty widzisz, że ona nie wzięła waniliowej, tylko cytrynowa, ale nie chcesz być niemiła, więc mówisz, dzięki babciu, pyszne. Wow, to jest właśnie to. To jest właśnie ten słodycz. Ale go pięknie podsumowałyśmy. Ale hejterki jesteśmy. No, ale nie, no powiem ci, słuchaj, no a reniferek był fajny. No, reniferek jak był coś super. Jest fajne, drzewko też było super. No po prostu fajne słodycze trzeba robić. A teraz zobaczmy to, bo to ma moim zdaniem z tego wszystkiego... Najbardziej urocze opakowanie. Prawda. Wiem, że jak były takie ciekawe opakowania, to mnie to zawsze robiło jako dziecko, że o, potem sobie to użyję jako zabawkę, albo tu są jakieś ciekawe rozwiązania. Więc weź sobie. Ciekawe, czy to tam w środku ma coś? No ciekawe, czy to nie są jak te maltersy. Maltersy. To jest to samo. Nie, gorsze. To jest bardziej cukrowe w środku. To mniej jest jako jak chrupek, a bardziej jak po prostu cukier, którego odessano... Wodę. Nie wiem, czy cukier ma wodę, ale to tak smakuje. Jak mleko w proszku, skamieniałe. Fu, dokładnie. Jak skamieniałe mleko w proszku, ale o dziwo, mam ochotę zjeść jeszcze jednego. Ja nie. Mi to bardzo nie smakuje. Dla mnie to jest dramat. Ale twój opis jest wyjątkowo dobry. To jest po prostu chyba mleko. Ale tu jest napisane, że to są kuleczki ze słodu jęczmiennego. Czyli nie trafiłyśmy. Dla mnie to jest 1. Dla mnie to jest tak okropne. A ja powiem, że dla mnie to jest, 4 na pewno. Co ty gadasz? To ja ci to zostawię. A chętnie, poproszę. Ja tego nie będę jadła, to jest dramat. Dla mnie naprawdę to jest tak ze 4, bo to jest takie chrupiące. Ja lubię akurat mleko w proszku, więc ten posmak taki chrupiący, mleczny jest fajny. No i czekolada też jest dobra. Okej. Okay. Nie no, cieszę się, że ci smakuje, że to wiesz, będzie miał kto to zjeść, bo dla mnie dramat. Dla mnie dramat. Jakie rozczarowanie. Ale fajne, dzięki. To by chciałeś jęczmienne kulki. Ja... Możesz to wziąć. A ja wezmę jeszcze tą jedną, co tutaj zostawiłaś. A ty wiesz, że to jest to samo, co te maltersy? Tyle, że one są, mają jeszcze ten dodatek, ten karmel, coś tam, ale też mają ten słód jęczmienny. Te chrupki są z tego słodu jęczmiennego. Ale to jest lepsze. Jest lepsze, zdecydowanie. Ale to... właśnie tak sobie, popatrz, bo jest malters. To znaczy jęczmień! No! Okej! Odkrycie życia! W ogóle ja przez cały czas, no wiecie, no maltersy, coś tam... A to znaczy po prostu jęczmień. Wow! Kto by pomyślał, że można coś wpisać w Google i przetłumaczyć? Ej, jesteś genialna. Ja na to nie wpadłam. Nie, bo ja miałam takie, kurde, nie, wydaje mi się, że... Nie, no niemożliwe. Maltet milk
Dobra, nieważne. Nie powiem, nie umiem tego powiedzieć, sorry, przepraszam. Okej, nasz przedostatni produkt, może go ustawię poprawnie, jest to ta czekolada i obie jakoś nie mamy ochoty się za nią zabierać, bo nie wiem, po tym wszystkim, co już zjadłyśmy. A poza tym ja naprawdę nie lubię pomarańczowych słodyczy. Tak, ja też nie, ale może ten nas zaszokuje, więc co, może po połóweczce, nie? Ale ładny kolor. Kolor jest bardzo ładny. Ale czekolada z pomarańczą to jest też taki słodycz starszych osób, nie? Mm-hmm. Jak delicje trochę pachnie. O, Jezu, nie lubię delicji pomarańczowych. Wiem, ja też nie. Ja ogólnie nie lubię delicji. O. Jakie miękkie. Smakowało mi, dopóki nie poczułam tej pomarańczy. Ładne. To jest mega ładna. Mega ładna. Sama czekolada spoko. I to też nie jest taka silna pomarańcza. Mm-hmm. To jest taka waniliowa pomarańcza. Mm-hmm. To ma tylko taką nutkę, więc to jest spoko. Mm-hmm. Ogólnie jest dużo lepsze niż myślałam, że będzie. Dużo lepsze. Wziąłam drugiego gryza. No ale też wziąłam drugiego gryza. Dużo lepsze niż myślałam. Prawda. Ale mimo wszystko dwa dla mnie, bo ja bym po to nie sięgnęła. Wiesz, że ja bym chyba sięgnęła? Naprawdę. Ja bym to nawet mogła kiedyś w chwili słabości kupić. Serio. Nawet mi ta pomarańcza smakuje, bo to jest jakiś tam dodatek do tego smaku czekolady i wanilii. Więc dla mnie może być nawet czwóreczka. No to mamy tutaj bitwę. Fajto! I słuchajcie, ostatnia rzecz, której szczerze powiedziawszy jestem najbardziej ciekawa, czyli gorąca czekolada. Mamy tutaj też jakieś pianki narysowane, więc też mam nadzieję, że będą w środku. Dobra, rozrywamy i bierzemy. Okay. A ile jest tych torebek w ogóle? Zajrzysz? Tych torebek jest, słuchaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, czyli na sześć tych czekoladek. Całkiem sporo. W instrukcji obsługi mamy napisane, żeby dodać wodę, a jeżeli chcemy głębszego smaku, to możemy dodać również trochę mleka. Okay. My dodamy wodę, gdyż nie mamy mleka. Tak. A poza tym zobaczymy, jak smakuje w tej takiej, załóżmy, najsłabszej wersji, czy w ogóle jest to pijalne. I tak, są pianki. Są pianki. I pachnie ładnie. Bardzo ładnie. Takie malutkie te pianeczki. Tak, urocze. Pachnie jak kakao Nesquika. Mhm. Super. Dobra, myślę, że chyba tyle, bo będzie też bardziej intensywne. Tak. Na razie co można sobie dolać. Tak. Ja już trochę spróbowałam i powiem ci, że jestem w szoku, bo to jest na wodzie, no, a ma tak intensywny, mleczny smak. Okej. Okay. No, ja w ogóle nie czuję, że to jest na wodzie. Zawsze te kakao na wodzie, mega czuć, że to jest takie wodniste, a to jest takie dobre. To, co mnie trochę martwi, to to, że te pianki już się prawie rozpuściły całe. One są takie cukrowe. W ogóle ja właśnie teraz poczułam i zobaczyłam, że one się topią. Spróbuj, to są takie pianki jakby z cukru. Tak, one się topią bardzo szybko. O, myśleliście takie twardsze, bardziej cukrowe pianki. Ale to jest tak w ogóle, słuchajcie, mleczne i czekoladowe. O. Jak na coś, co jest z wody, jestem tak w szoku. Takie słodkie. Ej, to jest takie dobre. To jest najlepsza gorąca czekolada, jaką piłam. Ale ciekawe, jak to by z mlekiem smakowało jeszcze. Nie wiem, pewnie jeszcze lepiej, ale nawet na wodzie to jest hit. Wiecie, zresztą tutaj nawet w instrukcji obsługi piszą, żeby dodać wodę. I zazwyczaj to smakuje strasznie, a to jest pyszne. Ja to na pewno wypiję. Wow. Na 100%. Ja temu daję 6. Dla mnie to jest idealne. A ja powiem ci, że jestem bardzo zawiedziona tymi piankami, że myślałam, że one się utrzymają na powierzchni trochę dłużej, no bo ja już ich nie mam. Ja też już ich nie mam. I myślałam, że to będzie tak, że na przykład będę piła i będę piła czekoladę i trochę tej pianki też zjem. Tak, o, masz rację. Szkoda tych pianek. No dobra, no to masz rację, to tak. 5 plus ja bym dała, bo te pianki słabo. Mogłyby się utrzymać, wtedy można byłoby trochę porzuć, ale dla mnie to jest idealna gorąca czekolada. Dało się to zrobić na wodzie, czyli nie trzeba gotować mleka, to jest mega plus. Słodkie, ale nie za słodkie. Mocno czekoladowe. Ja jestem kupiona. Tylko tych pianek szkoda, ale szczerze powiedziawszy, nie zależy mi. To powiem ci, że ja bym to chyba oceniła na takie słabe 3. No. Czyli znowu mamy wojnę. Bo dla mnie jest trochę za słodkie. Właśnie te pianki to jest takie trochę nieporozumienie. Ale plus, że na wodzie smakuje naprawdę dobrze. To z tą wodą hit. Pierwszy raz się spotkałam, żeby kakao, które mówi, żeby zrobić na wodzie, rzeczywiście smakowało jak kakao, a nie jak woda z czekoladą. To teraz powiedz mi, jaka rzecz smakowała ci najbardziej, a jaka rzecz smakowała najmniej? Najbardziej wydaje mi się, że mimo wszystko te Reese's drzewka. Czyli to. To był twój hit? Tak. A potem renifer. Okej. Okay. Ten duży. Renifer duży. A najmniej mi smakowały... Tak, to było takie rozczarowanie. Ja byłam tego taka ciekawa i u mnie też najgorsza rzecz to było to. To się nie nadaje do jedzenia, to jest za twarde. A najlepsze, no to chyba to kakałko. O. To kakałko mi bardzo smakuje. I powiedz mi jeszcze na koniec, jak uważasz, czy ten zestaw był fajny, czy nie fajny? Czy się opłacał za tą stówę? Co o tym sądzisz? Wydaje mi się, że opłacał się za tą stówę, ale dla fanów czekolady. To samo chciałam powiedzieć. Jest głównie czekolada. No. Moim zdaniem mogli dać zamiast na przykład tego, czy
jeszcze zamiast tego, żeby się nie powtórzyło, jedną słoną rzecz. Tak, ja lubię słone. Tak, to by było super, a tak to trochę zbyt czekoladowe. Szkoda, że nie było Azji i jakichś słonych rzeczy. Tak. Trochę tego brakowało, ale ogólnie jako prezent wydaje mi się, że ktoś, kto lubi testować słodycze, byłby zadowolony. Więc co? Żegnamy się. Dziękuję bardzo Adze za wystąpienie. Wpadajcie na jej kanał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. I pa, pa! Pa! Do zobaczenia!